Witaj w kolejnym materiale, gdzie przedstawiamy możliwości czatu GPT. Ukażemy jakie są różnice między tą wersją darmową oraz wersją płatną i dlaczego warto jest pozwolić sobie na przetestowanie czatu GPT. Przygotowany został przez nas także artykuł na blogu, gdzie ukazujemy w formie tekstowej ciekawostki na ten temat, pewne podsumowanie, ale tutaj w tym materiale skupimy się na konkretach. Ukażemy, jak na przykład przesłaliśmy zdjęcie do czatu GPT i daliśmy znać, by na jego podstawie przygotował dla nas projekt strony internetowej. Zachęcamy więc do oglądania tych przykładów, tutaj będzie znacznie więcej. Zobacz, że przygotowaliśmy taki projekt Przykładowej strony w narzędziu Canva, ale tak naprawdę moglibyśmy to zrobić w jakimkolwiek narzędziu. Moglibyśmy też na własnej kartce papieru wziąć długopis, ołówek i stworzyć taki pewien prosty projekt strony internetowej. Na przykład projekt strony podobny do tego, który my przygotowaliśmy dość szybko, ale coś takiego można również stworzyć na zwykłej kartce papieru. Zrobić następnie zdjęcie naszym telefonem, no i później możemy przesłać. Takie zdjęcie do czatu GPT, ale to jest dostępne tylko w tej wersji płatnej. Wtedy pojawia się tutaj taka ikona, która oznacza, że możemy przesyłać pewne pliki, na przykład zdjęcia, ale też inne pliki. No i zobaczmy. Poprosiliśmy o przygotowanie projektu strony. Został tutaj stworzony kod HTML i go wykorzystaliśmy, biorąc pod uwagę narzędzie Visual Studio Code i Jaki wynik udało się nam tutaj uzyskać? No to już przedstawiam, jak taka strona została tutaj szybko przygotowana przez ChatGPT. Prezentuje się w taki sposób i zobaczmy, jest poniżej też informacja. Gdybyśmy chcieli tutaj uzyskać ciekawe zdjęcia tych ikon społecznościowych, no to musielibyśmy je w odpowiednim miejscu też umieścić, tam gdzie został też zapisany plik tej strony. Gdy porównamy ten projekt, który przesłaliśmy w postaci zdjęcia z tymi informacjami, no to trzeba przyznać, że tutaj tekst się zgadza. Pojawia się też informacja na temat propozycji kursów internetowych, i tutaj jest pierwsza propozycja, tutaj jest druga. My tutaj przedstawiliśmy tak naprawdę sześć, tutaj są przedstawione dwie, więc nie jest to idealne. No i zobaczmy, tutaj miały pojawić się ikony do mediów społecznościowych, i one się tutaj pojawiają. Nie jest to idealne, ten rezultat, który chcieliśmy uzyskać, ale tak naprawdę moglibyśmy dalej tutaj prowadzić konwersację i poprosić o taki kod, czy ten chat GPT, który by mógł spełnić nasze oczekiwania. Um, oczywiście nie będzie w stanie tworzyć dla nas wyjątkowych stron czy też sklepów internetowych, Natomiast to jest już pewien potencjał, który moglibyśmy wykorzystać, szczególnie jeśli w tej branży działamy, może stanowić to dla nas ciekawe ułatwienie. Innym razem może to stanowić dla nas pewną pomoc w aktualizacji naszej strony internetowej. Zobaczmy konkretny przykład. Wybieramy się na pewną stronę internetową, zaznaczamy sobie tekst, klikamy "Zbadaj". Jest to dostępne na przykład w przeglądarce Google Chrome. Tutaj kopiujemy sobie tę część kodu, wracamy do naszego czatu i prosimy o pewną rzecz. Jak mogę zrobić z tego elementu ciekawy przycisk i dajemy znać, że ma być on w kolorze pomarańczowym? No i tutaj czat nam podpowiada, że będzie to możliwe, jeśli zadbamy o właściwe style CSS. I tutaj zostały one bardzo ciekawie przygotowane. No i to, co musielibyśmy zrobić, to po prostu we właściwy sposób i we właściwym miejscu na naszej stronie coś takiego wykorzystać przedstawia jeszcze dodatkowe wskazówki na ten temat, więc zobaczmy, że w świecie tworzenia stron internetowych ChatGPT GPT może okazać się czymś bardzo przydatnym, czasami dla osób początkujących, ale także i osoby, które w tym siedzą, mogą um, znaleźć wiele ciekawych pomysłów na wykorzystanie tego narzędzia w swojej pracy. A teraz kolejny przykład, który ukazuje porównanie płatnej i darmowej wersji Chatu GPT. Poprosiliśmy tutaj, aby zostały przygotowane zestawienia, zestawienie wszystkich państw świata wraz z ich stolicami na rok 2023. No i ta wersja płatna ChatGPT 4 Plus świetnie sobie z tym poradziła i nie miała problemu, żeby przedstawić aktualnych informacji na ten temat. Gdy weźmiemy sobie pod uwagę tą wersję darmową, no to dostrzegamy, że ona posiada pewne ograniczenie, nie przedstawia informacji aktualnych i skupiając się na ilości tych państw, to w roku 2022 było ich 194, no a tutaj ta liczba jest inna. Kolejne przykłady również ukazują nam pewne ograniczenia. Zobaczmy, że ChatGPT wersja darmowa gorzej sobie radzi ze właściwym zrozumieniem ludzkiej mowy, na przykład ze zrozumieniem żartów. Gdy prosimy o wyjaśnienie jakichś skomplikowanych żartów, ChatGPT 3,5, a wersję plus, no to też będziemy mogli dostrzec, że ta wersja płatna lepiej wyjaśnia te żarty, lepiej je rozumie, przedstawia nam właściwe wyjaśnienie. Oczywiście z prostymi żartami to poradzi sobie także wersja darmowa. Gdy także będziemy chcieli rozwiązywać jakieś poważne, skomplikowane działania matematyczne czy też fizyczne, no to możemy oczekiwać, że ta płatna wersja przedstawi nam bardziej wiarygodne wyniki. Dlaczego tak się dzieje? To ukazaliśmy też tutaj na naszym blogu, gdzie przedstawiliśmy, że darmowa wersja Chatu GPT jest szkolona na mniejszej ilości parametrów treningowych. Jest to ponad 175 miliardów, natomiast ta wersja płatna zobaczmy, że to jest ponad 1 bilion. Ogromna różnica i daje nam to wgląd, jakie są tutaj możliwości tej wersji darmowej oraz wersji płatnej. I nie jest zaskoczeniem, że gdy poprosimy Chat GPT o przygotowanie pewnej treści, jak najdłuższej, no to oczywiście ta wersja ChatGPT Plus lepiej sobie z tym poradzi. Tutaj poprosiliśmy o stworzenie najdłuższego wierszu na temat niebieskiego światła. No i zobaczmy, w wersji darmowej pojawiło się tutaj, jak policzymy, 6 wersów. Gdy weźmiemy pod uwagę tą wersję płatną, i także poprosiliśmy ta sama komenda o najdłuższy wiersz. Biorąc pod uwagę temat niebieskiego światła, no to zobaczmy, tutaj tych wersów pojawia się już znacznie więcej. Dlatego, gdy chcemy czasami inspirować się, gdy przygotowujemy pewne treści na naszą stronę, na blog, to ChatGPT może nam w tym świetnie pomóc. Zarazem wersja darmowa, ale zobaczmy, że ta wersja płatna posiada znacznie więcej możliwości. I ciekawa rzecz na koniec to te halucynacje, które pojawiają się w czacie GPT, czyli zobacz, że gdy wpisujesz tutaj pewne prośby, prosisz o rozwiązanie jakichś problemów, to Chat GPT może Ci przedstawić jakieś informacje i być przekonany, że to jest prawda, i może dawać Tobie znać, że to jest prawda. Natomiast to nie musi być prawdziwe. Należy czasami to i to bardzo często zweryfikować, szczególnie gdy korzystamy z tej wersji darmowej. Gdy weźmiemy pod uwagę tą wersję płatną, no to autorzy dają znać, jak na przykład ten, oto sam Altman, że tych halucynacji w płatnej wersji pojawia się znacznie mniej. I to wszelkie informacje, takie pewne ciekawe przykłady, które chcieliśmy przygotować w tym materiale. Mamy nadzieję, że okazały się dla Ciebie bardzo cenne i posiadasz szerszy obraz na temat możliwości czatu GPT. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał. To także na nim pojawiają się wyjątkowe materiały możesz tutaj zajrzeć sobie do playlisty o nazwie Świat Sztucznej Inteligencji i tam poznać inne ciekawe filmy, które mogą okazać się dla Ciebie przydatne. I oczywiście jeśli jeszcze nie znasz naszej strony internetowej jak rozwijać.pl, to zachęcamy, aby tutaj zajrzeć i następnie kliknąć w kursy online. Możesz dzięki temu przyjrzeć się przeróżnym kursom, które już opublikowaliśmy ale tworzymy także kursy online oparte o sztuczną inteligencję. Dzięki nim jesteś w stanie poznać te narzędzia i praktycznie zastosować je w swoim biznesie, w swojej firmie, ale także w życiu osobistym. To pewne kursy, które ukazują podstawowe możliwości tych narzędzi, jak ChatGPT, ale także przygotowaliśmy nowy kurs, który przedstawia możliwości tej płatnej wersji czatu GPT. Tak więc zachęcamy, aby również się tutaj pojawić i z tych ciekawych promocji Skorzystać. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym materiale, który już niedługo się tutaj pojawi.